Mirror's Edge, które wyszło już jakiś czas temu, miało sztywny podział na misje. Było grą o bieganiu, w której mogliśmy tak naprawdę pobiegać tylko i wyłącznie tam, gdzie gra nam pozwoliła pobiegać. No i w następnej odsłonie, czyli Mirror's Edge Catalyst, twórcy zdecydowali się wprowadzić do tej gry otwarty świat, co w wypadku tej tematyki wydaje się bardzo intuicyjne. Mamy wielki, rozległy świat, wielką przestrzeń, po której możemy się poruszać, biegać sobie gdzie chcemy, po dachach, do góry, w prawo i w lewo. Pytanie tylko, czy ostatecznie w grze wyszło to pozytywnie. No bo tak, twórcy owszem dodali do Catalyst duży, otwarty świat z masą zawartości, tylko problem polega na tym, że ta zawartość jest bardzo miałka i bardzo standardowa. Mamy mnóstwo znajdziek różnego rodzaju, 100 skrzynek, 100 audiologów, 100 dokumentów, 100 latających kulek pomarańczowych, energii czy czegokolwiek takiego. Ale do tego przejdę za chwilę, dlatego że co jest jeszcze ciekawsze, to to, że otwarty świat tutaj jest bardzo mocno powiązany z systemem rozwoju postaci, co już jest trochę mniej intuicyjne w wypadku Mirror's Edge'a. Jest to gra, która generalnie ma w sobie bardzo dużo z Batmana i ten system rozwoju oraz struktura otwartego świata, myślę, że jeśli wam się z czymkolwiek ma kojarzyć, to najlepiej jeśli będzie się kojarzyła właśnie z serią Arkham. No więc system rozwoju postaci. Punkty doświadczenia dostajemy praktycznie za każdą rzecz, którą robimy, czyli oczywiście największa ilość punktów będzie za jakieś misje główne czy poboczne, a po mniejszej ilości dostajemy za każdą znajdźkę, którą zdobędziemy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście cały ten system zakładam, że został po prostu wprowadzony dlatego, że teoretycznie każdy system rozwoju postaci i takie uczucie jakiegoś postępu dla gracza ma być pozytywne, ma jakoś sprawić, że bardziej angażujemy się w rozgrywkę. Czy to pasuje do Mirror's Edge'a? I tak, i nie. Raczej bardziej nie, ale są pewne pozytywy. Przede wszystkim, i to jest związane z najbardziej kontrowersyjną rzeczą w rozwoju postaci, odblokowujemy nowe ruchy dla Faith. Jest tutaj kilka ruchów, które były w oryginale i były dostępne od zawsze, po prostu cały czas mogliśmy się nimi posługiwać, a tutaj musimy trochę tych punktów mimo wszystko nabić, żeby odblokować całą paletę sposobów poruszania się, które mamy dostępne w grze. Ma to pewne zalety, dlatego że na samym początku, kiedy mamy całą tą sekwencję tutorialową i uczymy się różnych ruchów, możemy się skupić na podstawowych metodach przemieszczania się w grze, których stopniowo uczymy się coraz lepiej. Nie musimy sobie zajmować głowy rzeczami, które są tak naprawdę opcjonalne i tylko i wyłącznie sprawiają, że ścinamy jakieś drobne, niepotrzebne sekundy, tych rzeczy uczymy się trochę później. No więc takie rzeczy jak na przykład podkurczanie nóg nad przeszkodą, żeby przemieścić się nad nią odrobinę szybciej, to jest coś, co musimy odblokować, ale zajmuje nam to powiedzmy jakąś godzinę, no więc nie jest to nic strasznego i nie musimy się od pierwszej minuty rozgrywki przejmować tym, że można to zrobić tak, można to zrobić inaczej, jest to trochę bardziej dawkowane niż, bardziej niż było to w oryginale. Szybko jednak okazuje się, że w tym systemie rozwoju postaci jest mnóstwo rzeczy, które są po prostu nielogiczne. Na przykład, dlaczego musimy odblokować turlanie się po podłodze po upadku, skoro i tak tutorial uczy nas tego, że przy upadku powinniśmy wcisnąć lewy trigger, żeby swobodnie wylądować. Tylko różnica polega na tym, że zanim odblokowujemy umiejętność, to po prostu lądujemy w miejscu, a później możemy się przeturlać. I to jest skill, który jest bardzo ważny, dlatego że on umożliwia nam poruszanie się szybciej i tutaj dochodzimy do sedna całej sprawy, czyli do tego, że pewne umiejętności po prostu są niezbędne, żeby uzyskiwać najlepsze wyniki w rzeczach, które zostały przygotowane dla nas przez twórców. Mówię tutaj oczywiście przede wszystkim o próbach czasowych, czyli po prostu o wyścigach, gdzie musimy dobiec z punktu A do punktu B w jak najszybszym czasie i są tutaj pewne systemy ocen, które na przykład sprawiają, że poniżej pewnego czasu dostajemy 3 gwiazdki, później 2 gwiazdki, 1 gwiazdkę itd., itd. Oczywiście to jest połączone z rankingami sieciowymi, więc jak najszybszy czas jest tu kluczowe, a tymczasem okazuje się, że na początku, testując różne próby czasowe, może się okazać, że brakuje nam na przykład 2 albo 1 sekundy do tego, żeby uzyskać taki czas, jaki powinniśmy na najwyższą ocenę i zastanawiamy się, czy można jeszcze jakoś zmodyfikować tą trasę, czy można pobiec jakoś bokiem. Zwykle okazuje się, że nie o to chodzi. Chodzi na przykład o to, że na samym dole drzewka rozwoju, na samym końcu drzewka rozwoju znajduje się umiejętność, która sprawia, że szybciej wspinamy się po rurach i po drabinach. Albo umiejętność, która sprawia, że lepszy poślizg robimy i szybciej się poruszamy dzięki temu. I te właśnie rzeczy umożliwiają nam skrócić odrobinę czas i uzyskać taką ocenę, jaką twórcy przewidzieli, że uzyska ktoś, kto wykonuje daną misję najlepiej. Nie ma to oczywiście sensu, dlatego że od samego początku dostajemy dostęp do takich wyścigów, które wymagają tego rodzaju umiejętności. Przynajmniej mi się wydaje, że wymagają, dlatego że z nimi nie miałem już problemu, żeby uzyskać najlepszą ocenę. I szybko dowiadujemy się, czy raczej gracz orientuje się po prostu
prostu, że nie ma sensu robić tych opcjonalnych zadań, dopóki nie odblokowujemy tych umiejętności, a żeby odblokować umiejętności, musimy trochę pograć w linii fabularnej i jednocześnie też pozbierać znajdźki, które nam dadzą trochę więcej doświadczenia. I tutaj twórcy z tym systemem rozwoju postaci popełniają błąd, który wydaje mi się, że próbują w pewien sposób kontrolować. I sposób, w jaki to kontrolują, też nie jest zbyt dobry. Chodzi po prostu o to, że deweloperzy podrzucają znajdźki graczowi, który nie szuka tych znajdziek. To znaczy, nawet jeśli nie biegacie po mieście i nie znajdujecie tych wszystkich setek różnych rzeczy, które dają wam punkty doświadczenia, to robiąc misje fabularne i przechodząc ścieżkami, którymi po prostu musicie przejść, będziecie znajdywać po drodze te znajdźki, które teoretycznie są opcjonalne, ale wiadomo, że tych po prostu nie da się nie zebrać. Oczywiście z jednej strony może się wydawać, że to jest kwestia kontrolowania punktów doświadczenia, które gracz dostaje, tej ilości tych punktów, ale jeśli chodziłoby tylko o to, to po prostu twórcy mogliby wrzucić więcej punktów do misji głównych i wtedy mieliby to z głowy. Wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, ale drugą jest też to, żeby trochę przypomnieć graczowi, że coś takiego jak znajdźki w ogóle istnieje. Pokazać mu, że robi jakiś postęp, zbierając te najbardziej oczywiste i może się udać na miasto szukać całej reszty tych, które dotychczas ominął. Oczywiście nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego te znajdźki z otwartego świata umieszczone w misjach fabularnych są trochę bez sensu, dlatego że już raz przynajmniej zdarzyło mi się coś takiego, że wchodziłem do nowej lokacji, starałem się ją trochę poeksplorować, trochę zastanowić się nad tym, co to za miejsce, jak ono wygląda, i co chwilę gdzieś tam pojawiała się jakaś znajdźka, obok której przechodziłem, no i wiadomo, że nie mogłem jej po prostu zignorować i jej nie zebrać, więc tak naprawdę duży procent czasu spędziłem co chwilę sięgając po jakąś znajdźkę i wytrącając się trochę z tego narracyjnego klimatu, szczególnie, że większość tych znajdziek po prostu w tym wypadku nie miała żadnego sensu. To jest oczywiście tylko jedna strona medalu, która prowadzi nas do drugiego elementu, czyli do tego całego otwartego świata i zawartości pobocznej, która w nim się znajduje. Tutaj według mnie też jest parę fajnych pomysłów, ale jednocześnie też parę nietrafionych. Weźmy na przykład coś takiego jak znajdźki w formie świecących się kul, które żeby zebrać musimy po prostu przez nie przebiec. To jest według mnie całkiem niezły pomysł, mógłby być zrealizowany lepiej, ale jednocześnie przez to, że mówimy o grze, w której esencją jest poruszanie się, to mamy tu do czynienia ze znajdźką, w której nie musimy przestawać się poruszać, nawet jeśli ona znajduje się nie na naszej drodze, czyli biegniemy do jakiegoś questa, ale widzimy, że gdzieś tam po prawej stronie na przykład mamy znajdźkę, to po prostu możemy nadłożyć drogi, ale nie musimy się zatrzymywać, czyli cały czas utrzymujemy to tempo poruszania się, które przecież według samych twórców jest najważniejsze. Esencją tej gry jest momentum, jest utrzymanie odpowiedniej dynamiki, prędkości itd., itd. Dlatego te znajdźki są całkiem niezłe. Widać je z daleka, widać są bardzo duże, wystarczy przez nie przebiec, przeskoczyć, prześliznąć się czy cokolwiek. I to jest całkiem spoko pomysł. Ale z drugiej strony mamy coś, co kompletnie zaburza tą ideę szybkości, poruszania się itd., itd., czyli skrzynki, do których musimy podejść, z którymi musimy wejść w interakcję i przy których musimy obejrzeć kilkusekundową animację, zawsze taką samą, jak Faith wyciąga jakiś tam chip ze skrzynki. Oczywiście tutaj są dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, warto by było skrócić tą animację i w ogóle sprawić, żeby zbieranie tej znajdźki nie zabierało tak dużo czasu, dlatego że kiedy zbierasz 30 albo 40 z kolei, to nie interesuje cię ta cała animacja i coraz bardziej zaczynasz się niecierpliwić. A drugą rzeczą, która podąża tak jakby za tym animowaniem, jest to, że w ogóle sam fakt, że musisz zatrzymać się przy znajdźce, żeby ją zebrać, jest w tej grze kompletnie bez sensu, dlatego że czasami biegniesz sobie gdziekolwiek, czy to za jakimś zadaniem, czy nawet wykonując jakieś zadanie, i widząc tą znajdźkę, zatrzymujesz się przy niej. No chyba, że masz bardzo silną wolę i zaczynasz jej ignorować, co ja też w pewnym momencie zacząłem robić. Ale normalnie gra jest skonstruowana w taki sposób, że wiadomo, że gracz ma się właśnie zatrzymać, przestać robić cokolwiek robi, zebrać znajdźkę i dopiero biec z powrotem. A przecież esencją tej gry i tym, co jest najfajniejsze w rozgrywce tutaj, jest to, że biegniesz nieprzerwanie. I im dłużej biegniesz nieprzerwanie, tym fajniejsza wydaje się ta gra i tym po prostu płynniejsza jest rozgrywka. Jeśli już musimy mieć te znajdźki, to ja bym tutaj zaproponował jedno rozwiązanie, które właściwie w pewien sposób naprawia oba te problemy. To znaczy, można by na przykład zrobić tak, że eliminowanie tych skrzynek polega na kopnięciu ich, więc wtedy, kiedy biegniemy, możemy po prostu podbiec do skrzynki, kopnąć ją, jednocześnie zaliczając tak jakby znajdźkę i odbiec od razu. Nie ma animacji, nie ma za bardzo zatrzymywania się, bo można teoretycznie zrobić to w ruchu i tak wolałbym, żeby tego typu znajdziek najlepiej w ogóle nie było, albo było ich na przykład bardzo mało i wymagały jakiejś bardziej karkołomnej wspinaczki, może. Ale tak czy siak wydaje mi się, że można by tutaj wprowadzić chociaż jakieś takie małe usprawnienie, które by sprawiło, że te znajdźki tak bardzo by nie wytrącały nas z takiego właściwego tempa rozgrywki w tej grze.
Tak naprawdę kończąc już temat znajdziek, możecie jeszcze sobie popatrzeć na jedną grę, która jest dość podobna do Mirror's Edge Catalyst, czyli na przykład do Assassin's Creed 2. Ostatecznie każdy kolejny Assassin też jest podobny, ale Assassin's Creed 2 jeszcze jest tą grą, która trzyma ilości tych znajdziek w jakichś ryzach sensornych. I tam wyglądało to w taki sposób, że kupowaliśmy sobie na przykład mapę i w danym regionie odblokowały nam się lokacje tych wszystkich skrzynek z kosztownościami. Wtedy po prostu odblokowanie tych znajdziek polegało po prostu na tym, że musieliśmy do nich podbiec, wiedzieliśmy, gdzie one są i ewentualnie po drodze mieliśmy jakieś wyzwanie związane z rdzeniem tej rozgrywki w Assassin's Creed 2, czyli po prostu ze wspinaniem się, bo no, do tej znajdźki trzeba było się gdzieś tam na przykład wspiąć. Wydaje mi się, że to już było trochę lepsze rozwiązanie, dlatego że jeśli weźmiecie taką grę jak Mirror's Edge Catalyst i zorientujecie się, że tamte wszystkie dokumenty i nawet audiologii, które zawierają w sobie, szczerze mówiąc, większość fabuły i historii tego świata w ogóle, że te wszystkie rzeczy musicie znaleźć, bo one są gdzieś tam ukryte w kącie jakimś, to w ogóle nijak się ma do tego, że w większości tej gry po prostu biegacie i nie oglądacie się za siebie. To nie jest gra, w której nagle zaczniecie gdzieś tam powoli eksplorować każdy mały zakamarek, dlatego że nawet sposób poruszania się tej bohaterki jest przygotowany w taki sposób, że trudno jest w ogóle chodzić. Tutaj praktycznie najmniejsze wychylenie gałki to jest bieg. To jest błyskawiczne przejście do sprintu. Dlatego nie widzę za bardzo sensu, żeby do takiej gry wprowadzać znajdźki, których trzeba szukać. Więc jeśli już, jeszcze raz, jeśli już te znajdźki muszą tutaj być, to ja bym osobiście na przykład, nie wiem jak wam się to podoba, wprowadził coś takiego, gdzie jest coś w stylu jakiegoś takiego opcjonalnego sonaru, który wykrywa może obecność tych znajdziek w pobliżu. Oczywiście tych znajdziek w ogóle jest wtedy o wiele mniej, żeby na każdym kroku nam coś nie wyskakiwało, ale tak, żebyśmy mieli mniej więcej jakąś orientację, że gdzieś możemy je znaleźć, gdzieś możemy się do nich dostać, nie musimy ich szukać, bo dla mnie idea tego, że ktoś by w ogóle w tę grę tak grał i szukał tych znajdziek, jest jakaś niewiarygodna. Ale mimo wszystko pozostałbym przy tego typu znajdźkach, jak właśnie te na przykład świecące kule, przez które po prostu się przebiega i tam na przykład wrzucił fabułę. Zrobił z nich po prostu audiologię. Dlaczego nie? To jest gra wideo. Tutaj i tak umiejscowienie tych znajdziek nie ma żadnego sensu, bo w szybach wentylacyjnych znajdujemy jakieś dokumenty, więc równie dobrze te świecące kule można by potraktować jako jakieś zaburzenia systemu, który łączy wszystkich mieszkańców i tam możemy znaleźć jakieś tam rozmowy czy coś takiego. Dlaczego nie? Ważne jest to, że musimy się zatrzymywać, żeby szukać tych znajdziek. I to jest dla mnie podstawowa rzecz, która wydaje mi się, że w tej grze powinna zostać przestrzegana przez designerów. Dobra, poczułem się jakbym robił jakiś YouTube'owy rant tutaj, więc powiedzmy coś trochę bardziej ciekawego. Skończyłem temat znajdziek i na sam koniec jeszcze warto by powiedzieć trochę coś o tym otwartym świecie jako takim. Dlatego, że tak jak wspominałem na początku, sama idea przestrzeni, dużej otwartej przestrzeni w takiej grze jak Mirror's Edge na papierze wydaje się bardzo dobra. I ostatecznie w praktyce, jeśli już odblokowałem sobie większość tych regionów, które są dostępne w grze, bo to też trochę tak działa tutaj, że musimy, żeby się dostać gdzieś, musimy odblokować umiejętności, które nam pozwalają się linka z hakiem, wiecie. I wtedy dopiero dostajemy do dyspozycji całe miasto, po którym możemy się poruszać. No w każdym razie w momencie, w którym odblokowałem sobie już większość, czy może nawet całe to miasto, to tak naprawdę czułem, że jedną najważniejszą rzeczą, którą ten otwarty świat daje, to jest właśnie takie uczucie, no po prostu takiej wolności i swobody, że nawet kiedy musimy z jednego końca mapy przebiec na drugi koniec mapy, żeby rozpocząć questa, to w momencie, w którym mamy właśnie taką swobodną przebieżkę, widzimy po drodze, jak to miasto się zmienia, dlatego że te regiony też są różne, mamy region trochę bardziej taki w budowie, industrialny, jakiś taki bardziej, nie wiem, z klubami nocnymi, czy z jakimiś biurowcami, wiecie o co chodzi, różna kolorystyka, różne oświetlenie itd., itd. Biegnąc sobie przez to miasto, jest naprawdę fajne właśnie takie uczucie takiego lotu ptaka, bym powiedział, tylko właśnie w formie tutaj biegania, że mamy taką pełną swobodę, pełen przekrój tego miasta i to samo w sobie jest bardzo fajne. Inną rzeczą jest to, że co w tym otwartym świecie znajduje się oprócz znajdziek? No znajdują się różnego rodzaju aktywności, takie jak właśnie te próby czasu, czy jakieś tam walka z przeciwnikami itp. itd. Tak naprawdę to jest coś, co można by bardzo dobrze porównać do tego, co było w pierwszym Mirror's Edge, gdzie po prostu mieliśmy próby czasowe, mieliśmy specjalnie przygotowane mapy, gdzie musieliśmy pobijać odpowiednie wyniki, tylko tam były one dostępne z poziomu menu, a tutaj są one dostępne po prostu z poziomu otwartego świata, czyli musimy dobiec do pierwszego, do konkretnego miejsca, żeby je zacząć. Ale tak naprawdę to, że jest właśnie ten otwarty świat, który okala te aktywności, samo w sobie nie ma aż tak dużego znaczenia. Tutaj pojawia się właśnie ta inna kwestia, której chciałbym trochę więcej w tej grze, to znaczy, żeby właśnie to, że to miasto żyje, znaczy, że jesteśmy w mieście, które teoretycznie żyje, jest jakimś miejscem, żeby to miało jakieś znaczenie, żeby to, że zwiedzamy tą przestrzeń,
miało jakikolwiek wpływ na rozgrywkę. Ja przed premierą tej gry zastanawiałem się nad czymś takim, że może na przykład mamy jakieś takie misje, gdzie przeprowadzamy jakiś sabotaż, wiemy, że musimy się dostać do jakiegoś biurowca i przed wykonaniem tej misji na przykład mamy szansę zrobić taki rekonesans, dlatego że to miejsce jest spójne. Możemy podejść do tego budynku, zobaczyć jakie są możliwe drogi wejścia, wyjścia, coś w tym stylu, nie wiem. Cokolwiek, co by sprawiło, że przebywanie w tym mieście ma jakieś znaczenie, a to miasto nie jest tak naprawdę tylko interaktywną formą głównego menu, tylko przedstawionego w trójwymiarze, bo to się trochę do tego sprowadza tak naprawdę. Ostatecznie w całej tej obietnicy wielkiego otwartego świata w Mirror's Edge brakuje mi po prostu jakiejś większej naturalności i organiczności, bo dostaliśmy tak naprawdę coś, co dostawaliśmy już przez ostatnie lata i z czego zdążyliśmy już chyba trochę wyrosnąć, czyli właśnie taki pełen różnych, trochę generycznych znajdziek świat, który sam w sobie nie przekazuje sobą zbyt wiele. Nie ukrywam, że świat jest bardzo fajnie zaprojektowany, ciekawa architektura, kolorystyka, oświetlenie, cykl dnia i nocy też wprowadza jakieś urozmaicenie do tego wszystkiego, ale brakuje tu jakiejś narracji, jakiegoś życia, czegoś, co by sprawiło, że nawet taka mała przestrzeń jak w Deus Ex Human Revolution była o wiele bardziej autentyczna i o wiele bardziej wiarygodna w swoim życiu niż to, co oglądamy w Mirror's Edge Catalyst, gdzie trochę trudno jest uwierzyć w to, że to miasto faktycznie istnieje, bo to wszystko sprawia trochę wrażenie tak, jakby nikt nie wychodził na zewnątrz, co może jest trochę takim założeniem tego świata, ale nie ukrywajmy, że mogłoby to być zrobione lepiej. Podsumowując, dlaczego w ogóle mówić o otwartym świecie w Mirror's Edge i o tym, że nie do końca pozytywnie wpływa na rozgrywkę? Dlatego, że misje fabularne w tej grze są akurat całkiem niezłe. Oczywiście od strony historii nie jest to gra specjalnie odkrywcza ani zaskakująca, postacie wpisują się w pewne archetypy i generalnie nie jest to strasznie angażująca opowieść, ale jeśli chodzi o sposób wyreżyserowania misji, o lokacje, do których trafiamy, o tempo rozgrywki w obrębie tych głównych zadań, to przyznam, że gra się w to całkiem przyjemnie. W momencie, w którym oleje się wszystko inne, co gra ma do zaoferowania, to te misje tworzą jakąś taką fajną, spójną całość, która zabiera nas do różnych, unikalnych miejsc i jednocześnie możemy się przy tym przebiec po mieście. Więc to jest całkiem spoko i myślę, że gdyby twórcy zastosowali trochę inne podejście i po prostu całą tą parę, którą włożyli w otwarty świat, to znaczy w te wszystkie aktywności, w te wszystkie inne rzeczy, włożyli tak naprawdę w te misje, to moglibyśmy dostać coś jeszcze fajniejszego. Chociaż osobiście wolałbym, jakby włożyli tą całą parę w otwarty świat, ale zrobili to trochę inaczej, ale to jest jeszcze inna kwestia. Tak więc, jak widzicie, otwarty świat sam w sobie wiele nie znaczy, a nawet coś, co działa dobrze na papierze, ostatecznie może nie działać zbyt dobrze w praktyce. Mirror's Edge wciąż jest fajny od strony mechanicznej, wciąż uważam, że jest lepszy niż jedynka, bo mimo wszystko jak się wróci do jedynki, to nie gra się w to aż tak przyjemnie jak w Catalyst, ale nie jest to gra, w której chciałoby mi się robić 100% rzeczy i nie jest to nawet gra, w której chce mi się robić całą ścieżkę fabularną, dlatego że trochę mnie ona znudziła. Ale wiecie jak to mówią, jeśli ktoś jest wielkim fanem, to możecie dobra, w wypadku tej gry można akurat poczekać na przecenę. Tak więc to jest akurat temat jeszcze na inną historię, więc mam nadzieję, że ten materiał sprawił, że zastanowiliście się troszeczkę nad otwartymi światami, znajdźkami i tymi wszystkimi rzeczami, które znajdujemy we współczesnych, wysokobudżetowych grach wideo. No i dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.